Witajcie, moje drogie lwy. Zapraszam Was na Wasz rozkład na miesiąc lipiec. Bardzo dziękuję wszystkim, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. Również zachęcam nowych widzów do subskrybowania kanału, do napisania komentarzy w ramach wymiany energii i podziękowania za czytanie. I tak, przechodzimy do rozkładu. Rozkład będzie duży na najważniejsze aspekty naszego życia. Również weźmiemy przesłanie od bogini na ten miesiąc. Oj, dla wszystkich lwów, kto mi będzie oglądać. Jakie jest przesłanie? Tak, rozkład jest gotowy i przechodzimy do interpretacji. Wasze przesłanie. Kontakt z naturą. Zbyt długo przebywałeś w zamkniętych pomieszczeniach. Wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij świeżego powietrza. I to przesłanie można traktować dosłownie, tak jak napisane na tej karcie. Jeżeli zbyt długo jesteś w zamkniętym pomieszczeniu, pamiętaj, że teraz najwyższy czas, żeby korzystać z tej niesamowitej energetyki, która daje nam Matka Natura. Możemy teraz się naładować energią na cały rok do przodu. Więc nie zapominaj, że jest takie bogactwo, że są drzewa, że są jeziora, rzeki, kwiaty. To wszystko dla Ciebie, to wszystko z tego wszystkiego można korzystać. To jest darmowe i to
i wzmacnia i zdrowie, i energetykę, i poprawia humor. Natomiast to może być taka metafora, że przyszedł czas na jakieś nowe działanie, świeżego powietrza zaczerpnij, czyli tutaj może jakieś nowych informacji, bądź przyszedł czas tworzyć nowe okoliczności w swoim życiu, działać w inny sposób niż było wcześniej. Aura miesiąca, czwórka mieczy, to spokojna energia, nic się nie dzieje, jest pewien spokój, a z drugiej strony to też jest stagnacja, kiedy nie ma zmian, kiedy może być upadek energetyczny, dlatego właśnie tutaj i wyszedł ten kontakt z naturą. Dla tych lwów, które mają dolegliwości, które mają problemy ze zdrowiem, ta karta mówi o tym, że trzeba siebie postawić na pierwsze miejsce, że wy i wasze zdrowie najważniejsi. Tutaj nie martwić się o wszystko, o wszystkich, tylko postawić siebie na pierwsze miejsce i zajmować się tylko sobą. Tak mówię, dlatego że na nowe energie są dostateczne. To może chodzić o takie zbędne zaangażowanie w opiekę nad dziećmi, nad starszymi członkami rodziny, takie poświęcanie się troszeczkę dla rodziny. Co odchodzi? Siódemka mieczy. Pokazano, że mogły być trudne sytuacje. Coś tutaj było skradzione. I powiem tak, to rzeczywiście mogły być jakieś finansowe straty u lwów, ale może chodzić o to, że po prostu były sytuacje, bądź były ludzie w twoim polu, którzy dużo wzięli od ciebie, a nie oddały. Tak, jakby była inwestycja bardzo taka duża, energetyczna, a nie dostałeś jakby z powrotem. Dlatego właśnie może być to wyczerpanie teraz i poczucie takiego upadku, bądź poczucie, że nic się nie dzieje nowego. Co nowego? Znaczy sąd ostateczny, tak jak powiedziałam, to takie silne zaangażowanie w opiekę nad starszymi członkami rodziny, nad dziećmi, w ogóle wszystko dla rodziny, wszystko dla rodziny. To może być potrzeba większych kontaktów z rodziną. Natomiast to też taka energia, która często pokazuje powroty. Czy to ludzie, z którymi nie mieliśmy kontaktu, znowu się pojawiają na naszej drodze. Czy to sytuacje takie, które już były, ponownie coś się powtarza. To jest takie poczucie déjà vu, że to już było. No i tutaj trzeba się zastanowić, jeżeli to się powtarza, to co po siódemce mieczy, no to tutaj czwórka mieczy, świetna pozycja. Lepiej się wycofać i nic nie robić. Jeżeli tam były takie podstępy, bądź nierównoznaczne na przykład relacje. Przechodzimy do aspektu pracy. Dziewiątka mieczy, piątka buław i karta wieża. Oczywiście ta pozycja dla tych, kto będzie w tym miesiącu pracować. Ponieważ przy czwórce mieczy oczywiście i urlopy mogą być, może ktoś szuka teraz pracy, jest jakieś zawieszenie, ale ta pozycja będzie pokazywać energię dla tych lwów, kto będzie w tym miesiącu pracować. I tak, pokazane, że dość stresująca atmosfera, może nawet nie jakby... I możesz pozbyć się myśli powiązanych z pracą. Nawet jeżeli nie jesteś w pracy, możesz o tym jeszcze myśleć. Też tutaj taka atmosfera konkurencyjna, gdzie jest pewna konkurencja, gdzie może nawet przy karcie wieża konflikty idą. I powiem tak, niekoniecznie, że ty uczestniczysz w tym, a może chodzić na zasadzie obserwacji, że jest po prostu stresująca atmosfera i jeżeli to widzisz, obserwujesz, no to też wpływa na ciebie. Też pokazano, że coś ci może nie odpowiadać w twojej pracy, zastanawiasz się, czy tutaj ją nie zmienić na inną, bądź w ogóle nie porzucić na przykład przy karcie wieży. Możesz obawiać jakiegoś zwolnienia, że coś tutaj się zadzieje. Tak, bo tutaj bardzo dużo idzie mianowicie myślenia negatywnego powiązanego z pracą. To też jakby taka pozycja, że
praca może Cię mocno obciążać, że bardzo dużo energii na to i nawet tutaj na Twoje zdrowie, na Twoje samopoczucie to też może wpływać no, niezbyt fajnie. Też karta wieża, ona mówi o tym, że ważne tutaj, jeżeli będziesz coś rozpoczynać w tym miesiącu, na samym początku zadbać o wszystkie szczegóły, ponieważ wieża często też pokazuje takie sytuacje, jeżeli wychodzi na pracę, że my za coś się bierzemy, robimy, później widzimy, że był błąd, tak? I musimy wszystko zaczynać od samego początku. Może wskazywać na psucie się czegoś, że coś się psuje, coś się wali, trzeba to naprawiać, jakby taka dość stresująca atmosfera. Może chodzić o to, że coś tam będzie się zmieniać w Twojej pracy, warunki pracy, ludzie, jakieś nowe umowy, tak? Tutaj może chodzić o jakieś nowe umowy, może też chodzić, że będzie możliwość powrócić na przykład do jakichś obowiązków, które wcześniej robiłeś w pracy. Jakby idą tutaj zmiany, szykują się zmiany, dlatego tutaj i taka stresująca atmosfera. Finanse, a na finanse bardzo fajne karty. Karta siła, szóstka pentakli i cesarzowa. Tu są dodatkowe pieniądze. To mogą być pieniądze jakieś zdrowotne, to pomoc, to podwyżka, to jakiekolwiek inne jeszcze dodatkowe źródła, ponieważ bardzo obfite tutaj pokazane energie. Również karta cesarzowa mówi o tym, że będziesz miał w tym miesiącu bardzo takie fajne podejście do spraw finansowych, bądź coś tutaj już zrobiłeś w poprzednich miesiącach i to może rozkwitnąć, oprocentować w lipcu. Cesarzowa to też taka energia, która mówi, że może nawet potrafisz coś zrobić samodzielnie, na to nie trzeba wydawać, jakby bardzo mądre zarządzanie pieniędzmi i zdolność pomnożyć te pieniądze. Tutaj jakby taka idzie energia pomnażania. Może były wcześniej na przykład jakieś inwestycje, bądź jakieś czyny, które były zrobione, no to tutaj to się pomnoży, da swoje rezultaty. Natomiast to też takie energie, kiedy możesz wspierać swoje dzieci finansowo. No oczywiście cesarzowo może pokazywać i pomoc od matki, ale przy tych energiach ja bym powiedziała, że tutaj mocno dla dzieci i starasz się i jest możliwość finansowa, żeby zadbać o dzieci, żeby w jakiś sposób wspomóc dzieci albo wnuki. Tutaj wiadomo, każdy ma swoją sytuację. Natomiast jest taka możliwość, że będzie Ci na to stać i Ty dostajesz tutaj pomoc i bardzo fajnie wykorzystujesz tą obfitość, która do Ciebie przyszła i pomnażasz jeszcze to wszystko. Tak tutaj pokazana. Również karta siła mówi, że dużo będzie zależało od Ciebie, od Twojego wysiłku. To jest też taka energia pracowitości, jakby coś zrobić więcej, no to i więcej się zarobi. Natomiast dla lwów, kto ma trudności ze zdrowiem, jeszcze raz powtarzam, że tutaj nie pieniądze, nie inni ludzie, tylko Twoje zdrowie i Ty powinny być na pierwszym miejscu przy tej energii. Przechodzimy do sfery miłosnej. Umiarkowanie, czwórka kielichów i karta diabła. Pokazano, że tutaj niektóre lwy mogą być w pewnej stagnacji, że coś jest zawieszone, coś się ciągnie od dawna i nie wiem, co z tym robić. Karta diabła może pokazywać relacje, w których są manipulacje, gdzie jest jakby pewna nieszczerość, gdzie mogły być kłamstwa, gdzie mogły być jakieś wykorzystania. Tutaj jakaś relacja, która no, nie zakończona tak, jak należy. Albo ona się zakończyła, ale energetycznie jeszcze wisi nad wami.
tak tutaj pokazana. No może gdzieś jeszcze i podciąga energię. Natomiast dla tych lwów, kto jest w stałym związku, to oczywiście karty mówią o tym, że tutaj wszystko stabilnie, wszystko spokojnie. Karta umiarkowania mówi o tym, że macie narzędzie takie, że nawet jeżeli następuje w związku jakieś napięcie bądź nieporozumienie, macie narzędzie, macie umiejętności, żeby szybko wrócić do normy. Karta diabła też może pokazywać jakieś manipulacje, takie rzeczy, że może, nie wiem, ktoś nadużywa na przykład czegoś w związku, czy to władzy, czy to czegokolwiek, coś, co nie służy tutaj, o jakichś takich przesadach. Też może wskazywać na przyjemności cielesne, na silną seksualną energię, na po prostu czerpanie przyjemności, będąc w związku, i te przyjemności takie bardziej powiązane z seksualną energią. Dla tych, kto szuka sobie pary, tutaj pokazano, że może wracać do Was coś, co już było, bądź pojawia się taka osoba, która Wam przypomina, że to już było, takie podobne, bardzo podobne energie. Samopoczucie, zdrowie. Pierwsza dekada miesiąca pokazana, że możecie tutaj troszeczkę wpadać w pozycję ofiary. Może czegoś żałować, może uważać, że nie możecie coś tutaj ogarnąć, coś zrobić, ponieważ są ku temu przeszkody. I najważniejsze, żeby za długo nie zostawać w tym stanie, ponieważ pozycja ofiary, ona nikomu nie służy. Tak, raz na jakiś czas, na krótki czas, jeżeli my wpadamy w taką pozycję, to nie zrobi nic złego dla nas, ale jeżeli my żyjemy całe życie w czymś takim, no to na nas po prostu będzie się sypać wszystko. Więc tutaj na pewno to nie jest korzystna pozycja. Rozżalanie się nad sobą, obwinianie innych, wyszukiwanie przyczyn, tak, dlaczego mi się nie uda i tak dalej. Też pokazane, że mocno na Wasze samopoczucie będzie wpływać praca, relacje z dziećmi i albo z wnukami. Tak tutaj pokazane. I generalnie, że druga, trzecia dekada, tutaj już nastąpi poprawa. Poprawa. Jeżeli początek miesiąca to taki ciężki energetycznie, to dalej następuje poprawa. Co dobrego, co Was pocieszy? Paść kielichów. Tu ta sama relacja z dziećmi, z wnukami, tu prezent możecie dostać. Randka, pójście na randkę, to jakiś zakup, to może i drobiazgi, ale takie drobiazgi, które będą Wam dawać takie pozytywne emocje. Co może być za minusem, ale nie musi. Trójka buław, to nie można się realizować jakieś plany na przyszłość. Może chcesz tutaj coś osiągnąć. I to może dotyczyć albo relacji, albo nieważne, jakichkolwiek planów, i to na razie się odkłada. Na razie nie ma środków możliwych, bądź to nie zależy od Ciebie, jakby niemożność coś teraz tutaj ogarnąć, coś realizować. Może przy trójce buław to też być powiązane z jakąś podróżą, z wyjazdem. Może chodzić o to, że ktoś jest daleko, jakaś Twoja bliska osoba. Tutaj jakby nie ma możliwości na coś wpłynąć, żeby to zmienić. A rada, podpowiedź, królowa buław. Bądź aktywna, bądź pewna siebie. Królowa buław to też taka energia, która mówi, że może trzeba gdzieś się okazać, pokazać siebie, tak? I też to energie takie dominujące dość, tak? Jakby tutaj nie trzeba być uległym, nie trzeba tutaj wszystko dla wszystkich, tylko bardziej dla siebie, tak bym powiedziała. Nie mówię o tym, że nie trzeba pomagać. Oczywiście, jeżeli mamy na to siły, to zawsze warto komuś pomóc. Natomiast będąc w czwórce mieczy, czy warto pomagać? Tutaj trzeba się zastanowić niektórym ludziom. Szczególnie, kto mocno, mocno jest zaangażowany w opiekę, tak, ponieważ nieraz my już po prostu oddajemy wszystko,
a nie zauważamy, że z nami coś się dzieje nie tak. Więc tutaj potrzebujemy wszystkim na balans. Tak tutaj pokazane. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.